zarządzane przychodzą koninki polskie. Są to dzikie tarpany i właśnie je wylugałam, żeby wam pokazać na tym brzegu. No i co? Machają tylko ogonami i piłkami. Ale są! Koniki polskie są jedyną rodzimą pierwotną rasą koni wywodzącą się najprawdopodobniej od dzikich tarpanów, które do końca XVIII wieku, a na niektórych terenach nawet do początku XIX wieku można było spotkać na obszarze dawnej Polski, Litwy i Prus. W tym czasie dziko żyjące tarpany zostały wyłapane, a następnie używano ich często do kojarzeń z miejscowymi końmi. W 1936 roku profesor Tadeusz Wetulani, badacz i propagator koni prymitywnych, rozpoczął eksperyment mający udowodnić, że koniki polskie pochodzą od leśnej odmiany tarpanów. W tym celu grupa koników najbardziej zbliżona wyglądem do tarpanów została wykupiona od okolicznej ludności i umieszczona w rezerwacie leśnym w Białowieży. Po śmierci profesora Wetulaniego w 1952 roku eksperyment nad restytucją tarpana leśnego został wstrzymany. Wznowiono go w roku 1955 w Popielnie, gdzie hodowla koników polskich prowadzona jest do dzisiaj w dwóch systemach utrzymania, rezerwatowym i stajennym. Nieprzerwanie od 1955 roku w Popielnie prowadzona jest hodowla w systemie rezerwatowym, zwanym też wolnościowym lub na swobodzie. Oznacza to, że koniki przebywają przez cały rok w rezerwacie leśnym, a ingerencja człowieka jest ograniczona do minimum. Źródło popielno.pl